Witamy na pierwszym meczu czwartej edycji ATP Tournament. W pierwszym meczu zmierzą się dwie drużyny. NFA kontra WSS. Zróbcie has! NFA i WSS. Cześć. Chcesz maskę? Ale taką zwykłą, siatkową. Okej, drużyny z tego co widzę już się przygotowują do startu, sędziowie są rozstawieni na arenie. Zaraz chłopaki z panem Edi pewnie przełączą kamery właśnie, już mamy tutaj tą lotną kamerę. Jak myślisz, będą emocje przy tym meczu? No, tak, pierwszy mecz na spokojnie, jak to poprzednio było. Miałem taki plan, żeby zanotować, który gracz jako pierwszy zejdzie i który gracz jako ostatni zejdzie, czyli w ostatnim meczu jutro. Właśnie, mamy nowych graczy z tej przedstawionych na tabeli, czyli WSS Airsoft. Havok, Wolf, Kotlet i Pixel. Pixel jak bliźniacy wyglądają na tej grafice. Dokładnie. Jest też NFA. Kuba, Patryk, Roni, Speedy, Mano, Malin, Frostini i zastępcy. Jeszcze jedno tam brakuje. Oj, ładuje nam się tutaj coś. Okej. Okay. Zespoły są już przy swoich breakach, to są te bramki kolorowe. Skąd zaczynają? Lufą skierowaną w stronę bramki, żeby właśnie wyrównać te szanse. Oj, sędziowie już tutaj przechodzą. Widzicie już Państwo czas. Na górze te kwadraciki symbolizują, które flagi są przejęte. A na dole, po lewej stronie, widzicie punktację. Okej, już zaczynają zaraz. Niska pozycja. I wystartowali. Kwadraciki. I widzisz, mamy to przebieg praktycznie do samego środka. To jest coś niesamowitego. Widać, że z tyłu można całkiem nieźle kryć. Ale tutaj widzimy dwie różne taktyki, tak? Jedni wyskoczyli diametralnie do przodu, jedni zostali troszkę bardziej w tej defensywnej pozycji. I zobaczymy, jak w ogóle to rozegrają. Bo wszyscy zalegli z tego, co tutaj widzę. Jest przeskok ze strony NFA. Te błyski, które można czasem zaobserwować, to są tracery, które naświetlają kulki. To po to, żeby sędziowie mieli lepszy wgląd do tego, co się dzieje, żeby mogli ściągać graczy, którzy dostali, a na przykład nie poczuli. Ale ładny trade, ale chyba jeszcze nikt nie zszedł, przynajmniej ja tego nie widzę. Patrz, czy będzie próbował przeskoczyć tej flagi? Tam już się coś traje. Chyba go zdjęto. Z tyłu, za tych wysokich przeszkód, całkiem nieźle można się wstrzeliwać w środek pola ponoć, tak słyszałem, więc jest to ryzykowne. Ale grałeś w ogóle na tym polu? Tak sobie tylko przebiegłem kilka razy. Ale jest strasznie w tej defensywie tak grają, nie ma tej dynamiki. Wiesz, może to jest taki pomysł na grę. Podczas zeszłego turnieju na przykład chłopaki z Gunfire'a mieli właśnie taką strategię, że betonowali się z tyłu, tak. Ostrzeliwali i potem nagle uderzali gwałtownie. Ale w ogóle rundy mamy skrócone bodajże do 2 minut, tak, czyli tutaj... Zaraz zresztą zobaczymy. Wedle przepisów, które czytaliśmy, były 3, ale być może 3 minuty, przepraszam, mój błąd. Względem po prostu poprzedniej edycji jest skrócony czas. No, trochę statycznie, ale może chcą się po prostu rozgrzać. Tylko też, co się to dzieje, kiedy w momencie jest zakończenie meczu z równą punktacją, to wtedy zliczamy graczy, tak? Chyba tak. O, już tutaj mamy jakiś ruch jest do przodu. Prawie przy środku. My mamy również rzut z kamery z góry, także widzimy nieco więcej od naszych widzów.
Dodatkowo możemy sobie lukać tutaj. Także czasem jak będziecie nas widzieć, będziemy patrzyli w naszą lewą stronę, bo mamy tutaj taką pełną gębą komentatorkę, więc widzimy wolę. No. I ważne to też wspomnieć w takiej zasadzie, że nie można podnosić karabinu powyżej linii oczu. Właśnie, żeby nie robić takiego strzelania na tak zwanego taliba. Się często taliba? Się zdarza. Ja znałem w airsoftie. Inną nazwę znałem. Jak na A, na Araba. Na Araba. Natomiast jest to bardzo, bardzo nie fair, ponieważ jest mnóstwo nagrań, gdzie również amerykańscy chłopcy strzelają w ten sposób. Czy to w Iraku, czy w Afganistanie. O, to będzie to wygląda. Dostał, niestety. Tak, chłopaki już nie... Żadna flaga nie odpalona, ale wygląda na to, że większość ale padek podchodzą. NFA już jest podpalona. I jest pierwsza flaga. Ale straci to idealnie na koniec meczu. W ostatniej sekundzie nie udało się, ale chyba więcej graczy będzie po stronie WSS. Zgadza się. Czyścili ich. Czyli tu będzie punkt dla WSS. O, widać teraz przesuwanie którejś z przeszkód. Kogoś tam poniosło i nie wyhamował. A może to śliskie obuwie? No i jak ten pierwszy mecz? Tak trochę statycznie było. NFA próbowali przycisnąć, ale strategia WSS-ów wygląda na to, że no, powiodła się. Tak, właśnie jak zdjęli już tego jednego, dwóch graczy od razu naciśnięcie szybkie do przodu, skok. Ale zobaczymy, co się podzieje teraz, no bo jakby wyczuli przeciwnika, wiedzą, co potrafią. Doładowanie magazynków. A raczej wymiana, bo samo doładowanie jest oczywiście zabronione. Kulki są ważone przez sędziów przed grą. Repliki oczywiście są sprawdzone pod względem Julii, żeby ktoś nie miał za mocnych. Ale wszyscy mają naprawdę dobrze wyczesane te repliki. To jest ciekawe obserwować to, już któryś raz z kolei, jak to cały czas ewoluuje. I niektórych z tych graczy pamiętam, jak biegali z takimi typowymi M-kami, a teraz już ciężko powiedzieć, co to może być. W ogóle chyba w Gunfire'ze idzie kupić teraz bardzo fajny sprzęt już w ogóle do speedsoftu. Coraz więcej samych takich dedykowanych replik, nie za bardzo, chociaż mamy w ofercie z GNG tego Racegun'a. Natomiast coraz więcej części dedykowanych pojawia się. Dla fanów na przykład przełączania HPA do pistoletów, no to pojawiły się adaptery do magazynków na MP5 bądź AR. I myślę, że będzie to cały czas się rozwijać, bo coraz bardziej popularny ten Splitsoft. Fajnie się w to gra i to jest to, że każdy może w to pograć, tym bardziej, że zostały zaproszone szkoły w ogóle na cały... No tak, przecież to były dni otwarte. Dokładnie tak i z tego, co widzieliśmy, no grało się super chłopakom. O, kolejna runda przed nami. Już zaczynamy. Sędziowie, że jakieś ostatnie poprawki tutaj, pouczenia. Przygotować się! I... Zaczęli i jest... Tak, i teraz, ale znowu skoczyli tak do przodu, zobacz, stało się to samo co poprzednio, a WSS znowu z tyłu. Ale tutaj zajęli też... Ale nie na długo, nie na długo. Już dostał, to jest to, o czym mówiłeś, że tutaj trzeba być bardzo nisko, bo tak. Z tyłu można się ładnie ostrzelać. Widzisz, on może praktycznie czołgając się, możesz przejść pod samą flagę, bo cię praktycznie nie widać. Pytanie, czy oni o sobie wiedzą i czy zrobią skok do przodu, to bardzo ciekawe. Ale w ogóle nikt nie korzysta z tego Snake'a po lewej stronie. Wiesz, przed zawodami widziałem, że dużo z nich próbowało coś tam poćwiczyć przy tym Snake'u. Może stwierdzili, że to za niebezpieczne dla nich przeszkoda. Ale teraz paczek umocnili ten tył, tak? Poprzednio tego nie było, a teraz jednak te trzy osoby siedzą i trzymają. Jest to pewien sposób, tył osłania, natomiast ktoś do przodu, czołgając się, będzie próbował wyjść do flagi. Jak widać, ta pierwsza flaga, czyli bliższa, nie została przejęta. Próbują wejść do środka. Ciekawe, czy ktoś kiedyś przeskoczy za to, tak do przodu, nagle pod tą flagę będzie próbował tam rączką partyzanta. Zobaczymy. Jest przed nami mnóstwo meczów, więc też możemy wydarzyć. Chłopaki tu kombinują, jak to rozegrać. Ale myślę, że cała reszta drużyny właśnie teraz wyciąga wnioski. Na pewno. Trybuny są pełne zawodników, którzy cały czas analizują. Ale to skupienie na twarzy, my widzimy to tutaj przez nasze piękne okna obserwatorium. Jestem pewien, że teraz kapitani mówią, dobra, teraz ty będziesz robił to, co robi ten tutaj, a ty będziesz robił to, co robi ten tutaj, a ty nie będziesz robił tego, co robi ten. Ale powiem ci, jest naprawdę męczące. To takie szybkie zrywanie się do przodu, nagle musisz wystopować, emocje, jeszcze te maski, jest naprawdę ciężko.
No, spicow bardzo wymagający jest pod względem wydolnościowym, to bez dwóch zdań w porównaniu do spacerowania sobie po lesie i czasem gdzieś tam podbiec, czasem kucnąć, no, zupełnie inna gra. I bardzo nisko, także plecy i nogi dostają wycisk. Ale będziemy chyba widzieć w jednej z drużyn właśnie tego bardzo wysoki Johnny. Nie to, czy ciekaw jestem, czy on będzie w ogóle się pchał na środek. Tam ciężko będzie się schować. Patrz, jest, mamy to, przeskoczył do przodu. Ale żadna flaga jeszcze nie jest pyknięta. Są blisko siebie. Ale myślę, że sobie wiedzą. Tylko pytanie, który z której strony się wychyli? I czy oj... Jak... Oj, NFA widzę, bardzo mocno i naciska do przodu. Pytanie skończy się to tym razem, ponieważ tym trójkątem niestety poprzednio został zdjęty zawodnik. WSS i dalej ostrzeliwują się z tyłu, widać. O, mamy przeskok. Jest z przodu. Jest już przy fladze. I będzie... Jest. Przejął. Jest flaga. Pierwsza flaga tych Przejęta. Zawodów. 2:48. No chyba będzie 1-1. Bo... Tak, jest, mamy... jeszcze 3, 2, 1 i koniec. Jest. Czyli wygrało WSS. Nie, NFA wygrała, no tak, bo tutaj jeszcze na streamy właśnie nie zamieniają strony, ale... No dobrze, mamy to jeszcze pięknie. Przed nami trzecia runda. Czyli jednak będą te emocje. I one już są, one się już dzieją. Już się dzieją, ale teraz tak było, wiesz, wyrównane, a ten trzeci mecz, decydujące starcie. No, teraz pewnie jest trochę spiny u chłopaków. Jak myślisz, będą complainy? Ilość complainów zmniejszona jest w stosunku do tego, co ostatnio, tak. Więc myślę, że będą trzymać się na sam koniec. No ty masz troszeczkę dwa complainy tu. Czyli w tych najbardziej emocjonującym starciu będzie najwięcej tych complainów. Zresztą tak też było poprzednio, ten ostatni dzień, to tam się działo. Im bliżej podium, tym większe emocje. Okej, okay, ostatnie uzgodnienie taktyki. Ciekawe, czy spróbują zrobić to tak jak teraz. Oho, prawie mu upadła replika. Celuję sobie lufą trochę w głowę. Dla leśnych dziadków może być to nieco dziwne, że te repliki nie dość, że nie wyglądają jak broń. To jeszcze nie mają często żadnych przyrządów celowniczych, ale przy takich odległościach i tak szybkim strzelaniu jest to mało potrzebne, szczególnie przy tracerach. Chłopaki cały czas ćwiczą jakby praktycznie strzelanie, nazwijmy po lufie. Po lufie. Tam, gdzie chcesz, tam trafiasz tak naprawdę. Tym bardziej, że okej, okay, już mamy, już są przygotowani do startu, lufy skierowane w dół. Muszą dotykać breaka. Dokładnie. I przed nami trzecia runda. I zaraz. Zaczęli i poszli do przodu. O, tutaj mamy piękne ujęcie od tyłu, jak właśnie... I znowu podjechać można z tej samej przeszkody. A teraz jest taka zmiana, bo niestety zajął miejsce na NFA. Jeden z zawodników WSS mocno do przodu, to samo NFA. No te emocje tam sięgają na pewno z elitą. To jest pierwszy mecz, pierwszy punkt możliwy do zdobycia. Słychać cały czas, jak zawodnicy się komunikują między sobą. To niełatwe, ponieważ w tych maskach te maski nie ułatwiają słyszenia. Ale w ogóle grałeś w tych maskach? One ograniczają lekko pole widzenia? To wszystko zależy, jaka maska. Niestety idzie to często z ceną, więc na przykład maski Daya, nie powiem teraz dokładnie modelu, wyleciało mi z głowy, ale ma bardzo, bardzo duże pole widzenia. Właściwie szybki jest tam więcej niż reszty maski. Na pewno, i tak czy siak, na pewno wygodniej jest w okularach. Ale przy speedzie okulary bez maski nie jest dobry. Mamy tutaj ten trade. Wiedzą o sobie, strzelają. Pytanie, czy któryś będzie próbował podchodzić. Odważnie tam jest, jeden. Jest, patrz co. Czy będzie próbował nie wiedzą przeszkody? Chyba nie wiedzą, bo już by go puknął. Już by go puknął. Teraz tak. Wiedzą. Ale nie wiedzą. Niemożliwe. Pierwszy. Chyba ale będzie strzał, chyba będzie jest, Diogo. Piękna akcja. I przejmie flagę. Mamy. I znowu NFA, pierwsza flaga. Jeżeli nie ruszą do przodu, no to będzie ciężko. WSS jeszcze minuta 20. Jest konkurs na najlepszą akcję. Tak, WSS tutaj atakują od strony Snake'a. Próbują podchodzić. Państwo tego nie widzicie, właśnie z kamery górnej bardzo dobrze to widać.
widać, teraz już nie widać, tylko głowę. Właśnie po lewej stronie możesz to zauważyć. To, co tam rusza się ze Snake'em, to jest właśnie głowa. Myślę, że będzie chciał przenieść tą flagę, tylko może mu to nic nie dać, bo liczy się czas, który Państwo widzicie na dole, czyli tutaj 36 punktów. 37, 38. O, nie tak, udało się. Jednak ten Snake nie jest zbyt bezpieczny. Czyli na razie NFA. Na tę chwilę, no tak, ostatnie 40 sekund. Chyba, że eliminacja, co? Tak jest, chyba, że wystrzelą wszystkich, albo jakimś cudem strzelą więcej flag. Pan, jest, co? Uwaga. Chwila nieuwagi i oto jest. Mamy to. Jeszcze muszą przejąć tą jedną i mogą odzyskać te punkty, bo już przejęli. Został. Co tu się dzieje? Ale zanim został ściągnięty jeszcze, wyłączył flagę. 20 sekund do końca. Czy zdążą uzupełnić punkty? Chyba nie, bo 40 punktów zostaną. Jednak zabraknie im dosłownie. Na tę chwilę punktowo NFA. 48. Blisko, blisko. O, 56 do 62 wygrało NFA. Jeszcze oczywiście czekamy na ostateczną decyzję sędziów, bo to oni, od nich zależy wynik. Może dopatrzyli się czegoś, czego myśmy tutaj nie widzieli. Ale było blisko. Kurczę, no to było dosłownie 2 sekundy tak naprawdę. Tak, ponieważ gdy były zajęte dwie flagi, to te punkty zliczały się szybciej. Tak, czyli mamy jakby jedna sekunda, to jeden punkt. Jak mamy dwie flagi, to już macie 2 punkty na sekundę, 3 punkty. A wyglądało na to, że WSS-i przegrają. Ale tu proszę, niespodzianka. Tutaj. Wszystko może się wydarzyć, to jest to. Jezus, tam emocje na... Pewnie Państwo też to słyszycie. To, co tam się dzieje teraz, jest to coś niesamowitego. Szkoda, że nie widzicie publiki, ale wszyscy tam naprawdę szaleją. To jest to, że oni sobie kibicują nawzajem, bo wszyscy się tam zdają. Jest naprawdę atmosfera mega przyjemna. Oczywiście każdy na pewno chce wygrać. Z tyłu głowy jest chęć podium. NFA. Ale to są kumple. Czyli NFA wygrało. Ale... Bardzo wyrównana walka. No ta końcówka taka trochę jak z NBA i ten rzut za trzy. Ale on wziął, podszedł do tego, tak. Kliknął sobie tą flagę. Nikt się nie spodziewał. Ktoś przestał kryć swoje sektory. Myślę, że tego też nie widać, bo oni się skupili na tej lewej, prawej stronie i ten środek został totalnie tak, niekryty. Tym bardziej, że jeżeli pójdziesz do przodu, to rzeczywiście musisz być bardzo nisko, a to mega ogranicza twoją widoczność. Oj, tutaj jeszcze jakieś... No i w końcu to na to, żeśmy czekali. Ostatnia runda. Nie, no były już. Poszły trzy. NFA ma jeden punkt. O, piękne ujęcie. Kevlarowa butla. No tak, Algów już tu nie uświadczymy. A jeszcze dwa turnieje temu zdarzały się. Dość sporo tego było. Ale myślisz, aż taka jest przewaga? No zdecydowanie. Akurat do speed softu jak najbardziej. Przy takiej szybkostrzelności. Okej. Okay. No, odsyłamy was teraz na dół. Z nami pierwszy mecz rozpoczęcia czwartej edycji. Nasze świeżynki, ekipa NFA, która po raz pierwszy pojawiła się na zawodach, wygrała dwie rundy z WSS Airsoft. Chłopaki, jakie macie wrażenia po tym meczu? Na razie jeszcze wszystko do nas dociera, dopiero spływają jakieś informacje z gry, ale w ogóle nie spodziewaliśmy się tego wyniku. Wiesz co, ja nie wiem, czy on nie pan. Batka. On... A zacz teraz. Raz, dwa, trzy. Dobra, to powtórzę. W ogóle nie byliśmy przygotowani na ten wynik. Chcieliśmy dać z siebie wszystko, nie spodziewaliśmy się, że z takim efektem. Dziękuję chłopakom z Wrocławia za doping. Było coś mega. Może przy następnym meczu powiem coś jeszcze, bo było ekstra. Pierwsze dwie rundy wydawały nam się takie... Dwie pierwsze rundy wydawały nam się trochę statyczne. A jak to z waszej strony wyglądało? Nie chcę zdradzać naszych planów za bardzo na kolejne gry, bo nie mamy ich zbyt wiele, ale... Natomiast pierwszy mecz z drużyną, która ma największy rating, chcieliśmy dać z siebie 100%.
pokazać się po raz pierwszy od jak najlepszej strony. Udało się i to nie spodziewałem się, że z takim wynikiem, ale jeszcze dzień się nie skończył, jeszcze kolejne mecze. Wszystko przed nami. A jak arena się podobała? Jeszcze raz? Arena, jak się podobała? Jaka? Ciasna. Same skojarzenia, przepraszam. Pogadamy chyba przy następnym meczu, o ile uda nam się znowu tutaj spotkać.